Cześć, witam Was w kolejnym Majasie na Sasny kanale. Jesteśmy tutaj z ekipą na majówce nad morzem. Nie wiem, czy Sasna już o tym mówiła, nie wiem kto to jest. W ogóle typ za mną chodzi, skacze i mnie podrywa. I tutaj też są ludzie, których chyba znacie, a nie ma chyba samej zainteresowanej. Pokażcie się wszyscy, to jest Grzyb, tutaj jest Marta, Dana, tu jest Sylwia, tak? A tam jest, gdzieś tam jest Sasi. I sobie chillujemy. Tak, pokaż ją tak. O! Mamy tutaj królową, właścicielkę tego kanału. Dawajcie suba, łapkę w górę, żeby było więcej majasów i vlogmasów i vlogasów i w ogóle wszystkiego. Bajasów. Tak, i bajasów i takie. I dzisiaj będziecie mieli powtórkę z vlogmasów, która będzie nagrywała dla was vloga. Zatrudniła bóle. Zatem ze współpracy z panną Sasną. Tak, dokładnie. Przelew pójdzie, wiesz, pod koniec. Tak, dobrze. I ogólnie chcę tylko powiedzieć, że kolorem tego wyjazdu jest lawendowy. Ja nic nie mam lawendowego, a ja nie mam. Albo różowy ewentualnie. Ale oczywiście Marta jest na czarno, ale to jest... Ona udaje... Ale kolorem wyjazdu jest różowy. Ja też jestem na czarno. Ja nie dostałam powiadomienia. No, to trudno. Nie sprawia, że... I tu mamy incepcję. Siema. Dokładnie. Ty Aniu, pokaż swoje nogi, bo ty masz łopedi. Dawaj, wejdź do wody. I idź tak plażą. Idź plażą, taki ładny efekt zrobimy. Ale to nie jest mój vlog. To co z tego? Pomachaj pięknie. Piękna przebitka jest, pięknie. Piękna, po prostu to jest. Powinieneś Oscara za to dostać, za zdjęcie. Tak, i tam są te, no. Ty robisz, Ula, jak tak leży, to mam podbródek podwójny. Pokaż, co czytasz aktualnie, Grzybie. Znaczy nie aktualnie, bo czytam. Marta mnie podrywa, wy tego nie widzicie, ale ona na mnie leci. Ja ostro. Dwie książki naraz teraz. No. Dwie książki? Mam fajny tyłek, Ula. Mam grube uda przede wszystkim. Dwie książki nie będzie, a będzie na vlogu. Będzie na vlogu? Nie będzie, będzie winny. A, słucham? Tylko prawilne uda. Nie potrafię. To jak mięsień. Patrzcie, jaką fajną ma bluzę. To jest chyba z Medicine, ale nie jestem pewna. Postanowiłam, że trochę sobie pogadam, bo ja lubię chodzić, oni lubią siedzieć. W większości, a no ja lubię chodzić. Ogólnie jest, powiem wam, że nawet sporo ludzi. Znaczy w tamtym roku było więcej. Wczoraj prawie nikogo nie było. Widać, że na majóweczkę ludzie właśnie przyjechali. Jest cieplutko, bardzo cieplutko. Nie ma w ogóle fal, nie ma wiatru i w ogóle. I ja jestem w ogóle bez makijażu i ja jak wyjeżdżam na takie wyjazdy, to jestem w ogóle praktycznie no make-up. Ale razi mnie słońce, którego chyba nie ma. Tylko mam SPF i chciałabym wam powiedzieć, żebyście nosili i używali SPF-ów, nawet mężczyźni, ponieważ to jest bardzo ważne, nawet zimą, ponieważ mimo tego, że myślicie, że nie ma słońca, to słońce zawsze jest. I niszczy naszą skórę, a SPF właśnie chroni ją przed szkodliwymi, w ogóle nie dość, że wiecie, promieniami UV, to jeszcze przed takimi zanieczyszczeniami teoretycznie. Jeżeli ktoś się zastanawia, dlaczego ja tak brzmię, to byłam na meczu tydzień temu. W Warszawie, w siatkówki, Kuprum Lubin Projekt Warszawa, że tak powiem, darła mi ryja niesamowicie, poniosłem trochę i straciłam kos, już minął ponad tydzień, nadal go nie odzyskałam, dlatego też nie mogę nakręcić filmu, bo nie mam głosu, moi drodzy. I tak to wygląda, jeżeli ktoś zna jakieś fajne specyfiki na zdarty głos, bo to nie jest żadna choroba ani nic, to dajcie znać. Boże, jaki ten aparat jest świetny, cały czas się nim podniecam, bo jest naprawdę fajny. I tutaj są łabędzie, znaczy dzisiaj jest ich mało, wczoraj było więcej. I dużo jest mewek, ale mewki są chyba spoko, nie? Więc spoko, odezwimy się później. Zobaczcie, znalazłam muszelkę. A tu bardzo trudno znaleźć muszelkę całą. A ta jest cała, nie ma, jest ukruszona w ogóle. Hi. Cieszmy się, muszelka. Piękna muszelka. Może znajdę więcej, ale jest ciężko, bo no, większość jest podeptanych. Jeżeli chodzi o update muszelkowy, to mam dwie muszelki, nie wiem czy wy je widzicie, a wszystkie inne są połamane, więc to są jedyne swoim rodzajem muszelki, które są całe. I jeżeli chodzi o takie książkowe tematy, to może powiem, nie wiem czy Sasna to zamieści, ale może zamieścić, może nie zamieścić. To ja w tym roku mam bardzo słaby okres, bo po prostu mam słaby rok jak na razie.
I czytam bardzo lekkie książki, które po prostu są dla mnie takie lekkie i przyjemne. Unikam trudnych tematów, bo nie chcę się dołować, ale jestem bardzo ciekawa, co wy też czytacie, więc dajcie znać w komentarzach, co czytacie. Czy w ogóle jak macie jakieś wakacje, majówki, to wolicie czytać takie właśnie lekkie i przyjemne książki, czy właśnie wtedy wolicie się zabrać za takie cięższe trochę tematy, żeby po prostu mieć więcej czasu na przemyślenia. Bo jestem bardzo ciekawa, u mnie to zależy w jakim okresie, ale zazwyczaj staram się przeczytać jakąś taką książkę bardziej ambitną, jeżeli mogę tak powiedzieć, ale bardziej nastawiam się na taki całkowity relaks, czyli wchodzi jakaś fantastyka albo coś takiego, wiecie, żeby się wywakacjować tak totalnie. I zaraz idziemy porobić zdjęcia Grzybowi i Saśnie, żeby mieli piękne fociusie na Insta i nie tylko, a później idziemy na gofery, bo gofery są obowiązkowe. Jak jesteście nad morzem, pamiętajcie o tym. Co to za piękność, ten aparat? Będziemy teraz stworzyć magię. Chyba nie widzicie. Zobaczcie, jaki to jest styl. To się tak, jest styl. No, pięknie. To piękne widoki. O, to jest noga. No właśnie, a ja się przywitałam. Powiedziałam, co już czytała, więc na Jasie będziemy czytać Harland. Od wydawnictwa Poznańskiego. Czekaj. No. Już? No już. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Na pewno ta przebitka powinna być na samym początku, ale nagrywana jest w środku. W każdym razie chciałam się z wami przywitać. Rozpoczynamy kolejnego vloga. Majasa. Co? To jest Majas. Dobrze, to zaczynamy kolejnego Majasa, pierwszego, jak widać. Chociaż jeszcze jest kwiecień. I w tym reading vlogu będę czytała Harland Benedict Wells. Jakie masz przewidywania do tej książki? Jestem podjarana mega tą książką, ponieważ akcja rozgrywa się w latach 80. Będzie tutaj muzyka, kino i dojrzewanie, czyli wszystkie tematy, które ja uwielbiam i kocham. I bardzo, bardzo się cieszę na tą premierę, która była w kwietniu i cieszę się, że zaczynam tę książkę właśnie teraz. To ja. A ty, Ula, co teraz czytasz? Ja czytam to. Ula to czyta? Ula powinna się wam pokazać. Tak, ale patrzymy do Asasna. Ja dużo mówiłam, ale powiem wam, albo zrobimy, słuchajcie, zrobimy myk życia. Zobaczcie, jakie czary. Czary mary. Ale ja muszę zrobić okulary, bo jest ten. I sobie zrobiłam mega ekstra modną kitkę, która się nazywa robienie na ślepo. I ogólnie powiem wam tak, jestem lekko zawiedziona. Takie 2/5, znaczy ja jestem stosem przed końcem. Królestwo Nik Ciemnych. I ogólnie niby okej, ale na przykład nie lubię bardzo, jak autorka robi coś takiego, że główna bohaterka mówi, że na przykład jakiś bohater coś tam, bo ona już go sprawdziła i wie, że tak jest, a nigdzie wcześniej nie ma mowy o tym, że ona go sprawdziła. Po prostu jest to im pod faktem dokonanym, że to zostało sprawdzone. Tutaj chłopczyk się gra w piłkę, polecamy, sport to zdrowie. ale siatkówka lepsza. Ale mnie to denerwuje, ponieważ ja bym chciała wiedzieć, jak ona to sprawdziła. Skoro była taka przebiegła i, że tak powiem, była sprytniejsza od potężnej postaci, to mogłaby o tym powiedzieć. Ale wejdę ci w słowo, wiesz, co ci się spodoba? Podpalaczka. Ja sobie nie ją czytałam. Kogo to jest? To jest... Albo jakie wydawnictwo? Iuvi. I to jest Zoraida. Dobra, takie ma imię, zobaczyć. Autorka. Zapraszamy na vloga, bo Kurdowa, był vlog, tak? Tak, był vlog i ja miałam problem z imieniem i nazwiskiem autorki, ale chodzi o to, że jest naprawdę świetną książką, bo tam jakby jest taki świat jak w czasie żniw, mniej więcej, to znaczy, że każdy ma inną magię, inną moc i chodzi o to, że główna bohaterka, która tam jest, Ren, potrafi czytać potrafi kraść marzenia. Znaczy wszystkie wspomnienia. I to jest tak, że my nawet jak poznajemy historię z jej perspektywy, to tak czy siak ten świat się poszerza, bo ona poznaje wszystkie inne wspomnienia innych bohaterów i jest tak mega spodobać się. Ja muszę zobaczyć, co dodam do Empiku na pewno. Jeszcze co mnie denerwuje to, że wszystko, czego nie można robić, to wiemy, że główna bohaterka w końcu zrobi. Aha, ale po czym to wiadomo? No bo wiadomo, że jak czegoś nie można robić w tym świecie, to ona to na pewno zrobi. Zobaczymy, jak końcówka. Ale jest takie, znaczy zobaczymy, może przeczytam drugi tom, żeby się pośmieć, ale ogólnie no to myślałam, że to będzie trochę lepsze. Mm-hmm. I zobaczymy, jak będzie dalej, bo jeszcze przede mną nowa mas, więc... Tak, więc zobaczymy, jak to będzie. Odezwiemy się do was później. Czekamy na reading vloga z mas.
Zobaczymy, czy będzie leading vlog. Czekamy na gofry, nagramy cię. Słuchajcie, bo wy może tego o mnie nie wiecie, ale ja ogólnie nie potrafię jeść gofrów. Znaczy ja nie potrafię w ogóle jeść. Ula się dziś o tym przekonała, nawet jak jadłam drożdżówkę. Ale w zeszłym roku jak jadłam gofry, tutaj właśnie z mimo tego, że siedzieliśmy specjalnie, to wszyscy byli ubabrani czekoladą z gofra mojego. Dosłownie. Moje włosy były całe w czekoladzie, ja tutaj byłam cała bruna, a jeszcze jak wróciliśmy do domu, to powiedzieliście, Agnieszka, czemu twoja kurtka jest cała z czekolady? Tak. I ogólnie plan jest taki, że na gofry idziemy zaraz przed wyjazdem, bo wiemy, że zaraz prawdopodobnie nie będzie mogła się pokazać publicznie po tym wyjeździe. Tak, tak będzie, więc no. będzie przebitka na pewno z tego, jak jem gofra. A później będziemy fajne rzeczy robić, to też wam pokażemy, bo Sasna nie ma czasu kręcić vloga, to ja będę trochę kręciła. Dobrze, ja myślę, że wszyscy będą z tego powodu szczęśliwi, ja też. Ja mam nadzieję. No i jeszcze jest plan na spanie, nie? Oczywiście. Dzisiaj musi być drzemka dla urody. Będzie wstała o 4:30, słuchajcie, bo ja... Ula jechała po mnie i po Bartka i po prostu wstała o szalonej godzinie, a my z Bartkiem wyjechaliśmy wczoraj o godzinie 20:00. To też jest szalone. O 6:15 byliście na miejscu. Ja spałam całą podróż i jestem wyspana jako tako, ale ogólnie no nie była to najbardziej komfortowa podróż w moim życiu. Więc na pewno będzie czas na drzemkę dla urody, ale to... Tak, i tam dzieci się bawią. Znaczy Helena robi dziwne rzeczy na piasku. Idziemy do reszty. Do później. Witam Państwa ponownie. Tym razem dzień jest dobry, z nami Bartek, grzyb zwany. Pojemnik. Dokładnie. Nie ma tak, autoreklama, bo mówię źle, wiem. Nasze jest takie, pojemnik co? Dlatego i idziemy też robić foty i w czasie aż dojdziemy, to za wysoki jesteś, wiesz, ciężko się to trzyma. Oczywiście zobaczcie, trochę wieje, a fryzura Bartka jak zwykle jest idealna. Polecam. I zrobimy sobie mini wywiad. Bartek, co czytasz? Obecnie podczytuję to. Głośno, przeczytałeś końcówkę. To nie jest podczytuję. To, że spędziłeś ostatnie zdanie. To jest początek. W ogóle House of Sky and Breath. I sceny erotyczne. I czytam jeszcze Imperium Złota, czyli trzeci tom Devodadu. Więc... To jest to od Miasto Mosiądu. Tak, to jest to. Okej, okay, Winidia to jest, okej. Okay. I z tamtą książką, czyli z Imperium Złota, będzie u mnie reading vlog, z tą... Zapraszamy. Nie będzie, będzie coś innego. Dlaczego nie będzie? Bo będzie coś innego. Będzie pogadanka ze Słomką. Oczywiście, przyjadę specjalnie do ciebie. No, zapraszam. Nie wiem, czy nas słyszycie, bo zaczęło wiać. Tak. Więc my idziemy robić foty. Chciałam, żeby Bartek wszedł do morza i pływał z mas, ale powiedział, że się nie zgadza. Nie powiedziałaś mi tego. No, to ci mówię. No dobra. Ciężko będzie. No i idziemy porobić foty. Ja polecam Ulę, bo to jest najlepszy fotograf, jakiego ojeju, mam. Dziękuję. A my zapraszamy też na Instagrama oczywiście Bartka, żebyście zobaczyli efekty tych zdjęć, które mam nadzieję, że wyjdą. Ale będą. Tak, mam nadzieję, że wyjdą. Dzień dobry. Czekaj. Dzień dobry, jest z nami Patrycja Patyjkowa na Instagramie. Zapraszamy bardzo. Patrycja, więcej proszę rysunków i w ogóle. Patrycja, co czytasz? W tym momencie reportaż o kobietach w Korei Południowej. On się nazywa Przysunięty Uśmiech i jest z wydawnictwa Czarnego. Tak, jak ci się podoba? Bardzo mi się podoba. Podobasz? Już czytałam jeden reportaż właśnie z tego wydawnictwa i ten co teraz czytam, bardziej mi się podoba. Jest bardziej taki, jest większy flow i jest bardziej przystępny. Jest mniej, bardziej takich twardszych faktów. I są to fakty o Korei i doświadczenia kobiet w Korei pokazane przez ich historię i przez opowiadanie. O, to fajne. To mi też się podoba, ja też muszę. Bo ja lubię najbardziej właśnie takie reportaże i zobaczcie, ktoś zrobił popkę z piasku. Super, bo on jest taki... Sorry, że jak mówisz, pokazuję babkę. Po prostu to są opowiadania od urodzenia tak naprawdę do końca, do momentu, kiedy żyją albo umarły. To już zależy. Ale to są z różnych takich... Są różne kobiety w różnym wieku, z różnymi doświadczeniami. Okay. I jak na przykład mają problemy z systemem w Korei, na przykład w pracy. Mm-hmm. Po prostu problemy systemowe w Korei. To kurczę, zrobię sobie zdjęcie, bo ja czytałam ostatnio taką książkę i średnio mi się podobała. Tak. Było za mało o tym, a tam może będzie więcej o tam tym. Tam jest bardzo dużo. Jest to tak przemycane dyskretnie. Rozumiem. Tak
powiem. No to super, dzięki wielkie za update. A tam z tyłu ekipa. Dzień dobry Państwu, przed ze mną siedziała My Books, My Life. Co czytasz? O Boże, ja skończyłam coś ostatnio skończyłam Red White'a, czyli się coś nowego wybrałam. Jak Ci się podoba? Ej, ja tu nagrywam, a Wy gadacie, nie? Znaczy, było spoko. Mamy komplementy na Twój temat. No, ale zagłuszacie, nie? Ja jestem profesjonalną vlogerką. Potem wszystkie ujęcia wiatru. Jedziemy gofry. Sobie przecież na czytnik. Ale... A głośniej mów, bo tu zagłuszają. Wysyłałam sobie na czytnik rzeczy, ale się jeszcze nie zebrałam, ale chcę... Ale jak tam Red White? No głośniej krzycz! Tak jest spoko, ale jakby ja potrzebuję gatunkowo teraz inne, więc chcę sobie zacząć albo Berenilu Fien, ja albo... Ja smuty dla Sylwiteja. Dobrze. Albo krew i zniszczenie. Dobrze, to ja teraz przejdę płynnie. Marta, co czytasz? Proszę spytać mojego szefa, mojej szefowej, mojej menadżerki. Co czytasz? Nic nie czytam. Nic nie czytasz? Jestem na wakacjach, hula, mam urlop. A co wcześniej czytałaś? Nie, pierwszy raz, bo rok temu też miałaś, nie gadaj, ona was kłamie. Bo sama ze mną była na urlopie. Lepszy profil mam lepszy, wiesz? No to tym dlatego cię pokazuję z tego. Lepszy profil mam lepszy, nie? Dobrze, idziemy dalej. Dana, Helena, Dana, co czytasz? No longer a human being. Tak mi się wydaje, że taki ma tytuł. I o czym jest ta książka? O takim... Wychodzisz teraz na taką, wiesz, ale mądrą, bo tak. Po angielsku czytasz. Tak, czytam po angielsku. Głośniej mu, bo wiatr jest, proszę. Ja od mojej przyjaciółki i to jest o takim człowieku, który nie czuł się człowiekiem. I ale no. To jest obyciejówka, piękna. Mhm. Okej. Okay. Tak. Polecasz? Klipowa, jak na razie zaczęłam dopiero wczoraj i jest bardzo fajna. Okej, okay. Tak, spoko. Anno, co czytasz? Aktualnie nic, bo jestem na wakacjach. A nie na wakacjach jak jesteś? Ale nie mogę powiedzieć. A ja, to co możesz powiedzieć, to co czytałaś? Oprócz Bezgwiezdnego Morza. Czytałam Sezon Luster, czytałam Ostatniego Absolwenta. Jak Ci się podobało? Co polecisz? No, Sezon Luster wychodzi 1 czerwca. Wejdźcie na kanapę z kolejki i obczajcie. Dobra, nie słuchajcie. I nieskromnie mogę chyba powiedzieć o tym, że to będzie książka pod naszym patronatem. Więc chyba ją polecę. Spoiler! Już nie musicie oglądać ich filmu. Tak, już nie musicie. Już musicie. Wszystko wiecie. A jak wiecie, że jest patronat i że polecają, to już po prostu kupujcie. No i co? To dużo było sobie. A o czym ta książka? Wiesz co, generalnie to jest trochę taka reinterpretacja historii o Królowej Śniegu, ale w ramach historii o, wiesz, o dorastaniu, o pokonywaniu traumy, o odszukiwaniu swojej własnej tożsamości, ale głównie skupia się na traumie, wiesz, na dwóch osobach, które mają bardzo zbliżone do siebie doświadczenia i trochę pomagają sobie wzajemnie je. Jakby no nawet nie tyle co przezwyciężyć, nie? Tylko raczej, wiesz, tak pogodzić się z tym trochę. Gdzie pogodzić czyli się, to nie jest taka, bo to okładka wskazuje, że to jest taka młodzieżówka, coś takiego lekkiego, a wychodzi na to, że... Lekki nie jest na pewno. Dobra. To nie jest lekki. Okej. Okay. Lekki tytuł. To fajnie wiedzieć, że polecacie i niedługo będzie premiera i tylko chcę wam pokazać jedną rzecz. Chcę wam pokazać jedną rzecz. Wszyscy są w bluzach. Bez butów, a Marta jest w kurce i w zimowych kozakach. So what? No, więc pokażę wam tylko, alternatywni ludzie istnieją. I nim jest Marta. Marta pomacha jakoś ładnie, żeby zakończyć tą wstawkę. Pięknie, dziękuję bardzo. Kochani, jako prawilna vlogerka obiecałam, że będą ujęcia z gofrów. Niestety zanim dostałam swego loda, to wszyscy już zjeli gofry, ale Anna jeszcze je. Więc z Martą, więc zrobimy zbliżenie na Annę i Martę, jak jedzą. To jest papę. Ula, zaraz wylądujesz w Sztokholmie. Ja bym chciała. Nie kuś. I Zasna się wcale nie uwaliła. No, na szczęście nie. Ja mam włosy. Ja mam loda. Też chciałam gofra z wiśniami, ale Marta mi nie kupiła, kupiła tylko Ani. Skąd ja miałam wiedzieć, że jest coś? No mówiłam od wczoraj, nie słuchasz mnie po prostu, tak to wygląda. I będę musiała sobie kupić osobnej turze. No widzicie, jak to jest? No, no, że tak powiem. Proszę, decydujące starcie. Znaczy dopiero co zaczęli. Jeden punkt dla Bartka. Mamy grillę. Mi powiedz, na co ty chcesz jeszcze położyć? No nie wiem, a co Bartek chce. Nie grzyb decyduje. Ja już się najadłam. Na jutro zostawię. Co chcesz zjeść, grzybie? Zobaczcie. Mamy grilla. Marta z grillową. Handmaster.
Kurhan Master. No i mamy fajne rzeczy. Kurhan i jest bardzo miło i przytulnie. Próbowaliście tego kurczaka? Dzień dobry w kolejnym dniu. Jesteśmy szczęściem ekipy, która wstała. Zaraz będziemy robić jajówę, którą ja wdrowiłam ponoć oby najlepszą, nie powiem skromnie. Tak, to prawda. Jajówy. Tak, i wczoraj oglądaliśmy 365 dni. I chciałabym, i ten dzień, i chciałabym zrobić, jestem trochę spuchnięta, ale to dlatego, że rano, chciałabym zrobić krótki wywiad z aktualnymi uczestnikami naszej wycieczki, co sądzą o tym dziele kinematografii. Dobrze, za ciebie od Patti, skoro się... Nie oglądajcie, po prostu nie oglądajcie. Może jakieś przemyślenia, kto ci się najbardziej podobał jako aktor, jako postać? Na co? Nikt, nie, po prostu. Sylwia? Dominika Olga. A resztę można wywalić. No, ale tak w sensie abstrahując od tego, czym to jest. Jakby ten film jest zły na tylu poziomach. Jest zły na każdym poziomie. Jedyny film, który odnajduję w całym tym pierdolniku, bo ja nie widziałam też pierwszej części. Widziałaś? Czyli wczoraj widziałam, ale tak to nie widziałam wcześniej, nie? Jest taki, że ten pierwszy film nam jakoś bardzo szybko minął, mam wrażenie. Tak, bo więc... Ale ładnie masz koszulkę, skąd ona jest? Z House'a. Pokaż. Wszystkim. O Boże, ona jest taka długa, nie? A to jest, co, a to jest ta nowa kolekcja? Tak. Co muszę zamówić? No, grzyb... a ten drugi z kolei się ciągle nawet flaki zaleje. Bo to był teledysk. To był teledysk wakacyjnego hitu, nie wiem, jasarnia może nie, ale o tak. Chyba seksa. Sipo. Ale mi ten drugi minął szybko. Grzybie, a ty co myślisz? Zamysł mój się Domenico i Olga, jak sobie powiedziała, sztos, ale nie oglądajcie. Ja tylko chcę wam powiedzieć, że dzisiaj jest 1 maja i z tego powodu powiesiliśmy... Kto powiesił? Grzyb powiesił. Powiesiliśmy flagę. Zobaczcie. Tak patriotycznie. Pięknie to wygląda. Znaczy, moja mama kazała, ale mamy flagę. I jeszcze chcę wam pokazać, co są moje ukochane takie łyżeczki. Pokażę wam magnolię. To jest ciekawa historia. O, tutaj jest w ogóle czarownica z magnolią. Ciekawa historia, bo ta magnolia bardzo długo kwitła i w tamtym roku powiedzieliśmy, że jeżeli nie będzie kwitniała, to ją przesadzamy. No i w tamtym roku był jeden pąk, w tym roku jest więcej. Niestety trochę zmarła, przez to, że widać, że było na takie brązowe akcenty, ale jest piękne. Tak, dzisiaj jest piękny w ogóle. I dzisiaj, że tak powiem, też jedziemy na plaży i tam pokażemy. Mało jeszcze tutaj wzmianka o tym, że tajemnicą dobrej jajowy są jajka. Niestety nie mamy wielskich, ponieważ jajka, kury nie siadły, jak powiedziała sąsiadka, tylko wiesz, co znaczy. I będziemy robić takie na Zwolnego Wybiegu. Pamiętajcie o tym, żeby zawsze zaopatrywać się w jajka Zwolnego Wybiegu, ponieważ to są szczęśliwe kurki, jak to mówi Anna. Ja tylko chcę pokazać, co, jak wygląda normalny dzień. Zobaczcie. Same badacy. Same i to każda tak. Każda tak robi. Fion! To jest tak przebłyski z kastu Fiona. No. Pięknie, że tak powiem. Że tak powiem, no grubo. I w ogóle hitem tego wyjazdu są filofany. Jak się to nazywa? Filofany. Filofany za złotówkę, żyłki. Niech się obczai. Filofany. I wszyscy to robią, ale nie chce się jakoś zrobić. Dotykowy AF anulowany. A, muszę włączyć i wyłączyć, może zacznie działać. Wracając do tematu, ej, nie działa. O, złapało. Za chwilę. Uuu, czekajcie, bo mówię tutaj influencerko o filofanach, to jest w ogóle, 15 lat temu to było modne, ale wszyscy siedzą i to robią, bo było za złotówkę na Francji. Ja nie robię, bo nie umiem. No bo ty jesteś za młoda, żeby pamiętać filofany. Ale ogólnie, no tak, tak działamy i może jak jeszcze wstanie. I tutaj od Patrycji taka kosmetyczna polecajka, te róże i w płynie i bronzer, jednak okej, okay, z shiglamu, tak. I kto tu schodzi? Kto tutaj schodzi? Kto tutaj schodzi? Gwiazda! Gdasza gwiazda! Boże! Sorry! Jednak nie poszedłeś po mleko! Mamy ojca! Przywitaj się! Aga, powiedz, że witamy we vlogmasie. Dzień dobry!
dzień dobry, witamy w Elegmasie. Dzień drugi. Się tego nie spodziewałam. Kompletnie też nie. Tak jeszcze schodzę tutaj. Co tam, Ula? Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Car Vlogów, czyli... Odcinku Car Vlogów, czyli serii, tak, którą uwielbiacie na kanale Panna Sosen. Żeby było ich więcej, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z filmikami, ponieważ w tym materiale rozmawiamy o rzeczach ważnych lub mniej ważnych, w zależności od tego, jaki mamy humor. Dokładnie, a że mamy bardzo dobry humor, bo właśnie jedziemy nad morze i będziemy grali w piłki, będziemy leżeli... Wzięliśmy, jest ładne. Tak, będziemy grać siatkówkę, będziemy leżeć, ja będę chodziła, bo ja lubię chodzić z Patty. Tu oczywiście jest Sylwia, którą już znacie, zapraszam na jej kanał. Oraz Patycja, która nie ma kanału, ale może... Patka ma kanał i maluje ładnie. Tak, tak. Tutaj jak Sasa nie zapomni, będzie oczywiście link do kanału. I dzisiaj porozmawiamy sobie o... Jak nie zapomnę, tak. O czym sobie porozmawiamy, jaki dzisiaj mamy ciężki temat. Dzisiaj wieszaliśmy flagi, znaczy Bartek wieszał. Tak, flagi, bo pamiętajcie o tym, że żeby czasami pamiętać, że niektóre święta są z jakiegoś powodu i warto o nich pamiętać. I dzisiaj wieszaliśmy na przykład flagi. Tutaj to nie jest nasza, ale... O, nasza jest bardziej wyblakła, bo ma 10 lat. Nie było widać. Ale liczy się też. Nie jestem dobrą vlogerką, ale chciałam pokazać, miałam dobre chęci. O, sklep jest otwarty. Tak, i żona pod sklepem też są. To jest ważne, pokażę wam bociany. Bocian, kiszka, przynieś mi braciszka, bocian, ostry, przynieś mi dwie siostry. Tutaj, zobacz. O, bocian! O kurczę, to znaczy, że ktoś zaciąży, Sasna? Być poważne tematy. Dobrze, to ja chcę porozmawiać jeden temat. Ponoć jest to jeden z największych tematów tabu w ogóle w Polsce. Jaki? I wygląda on na... brzmi on tak, że kobieta nie chce mieć dziecka. Albo kobieta żałuje, że chce mieć dziecko, że ma dziecko. Możemy poruszyć inny temat. Raz, dwa, trzy, cztery, piątki dzieci. No to ja powiem jako osoba, która nie ma w ogóle instynktu macierzyńskiego i osoba, która po prostu aktualnie nie planuje. Ponieważ uważam, że nie nadaje się do tego i moim zdaniem takie coś powinno równie być szanowane w naszym społeczeństwie. I pytanie się kogoś, dlaczego ktoś nie ma jeszcze dzieci itp. itd. jest bardzo... Jest po prostu niemiłe i nie na miejscu. Bo pamiętajmy o tym, że aktualnie... Pamiętajmy o tym oczywiście, że niektórzy po prostu nie mogą mieć dzieci, starają się, ale nie mogą mieć dzieci. I takie pytania są nie na jeszcze miejscu. Tym bardziej nie na miejscu. Chyba, że jesteście blisko z kimś i rozmawiacie na takie tematy. Ale... Jest ten temat poruszony i ta osoba się na to zgadza. Ja uważam, że każdy powinien decydować o sobie. Jeżeli ktoś chce mieć dzieci, to jak najbardziej, super. Jeżeli ktoś nie chce, to też ma do tego prawo, więc... Dobrze, więc trudny temat już zaliczony. W ogóle, ja tylko chcę powiedzieć, że w ogóle pamiętajmy o tym, że alkohol też jest dla ludzi. I, ale dużo ludzi jedzie. Nie, bo jest wolne i wszyscy są jadą. Ogólnie, pamiętajmy o tym, że jeżeli ktoś mówi, że idzie na drineczkę albo jest dzineczkiem, to nie oznacza od razu, że jest alkoholikiem i że ma jakiś problem z alkoholem. Dobrze, przepraszamy za przerywnik, ale to nie było moje cięcie, tylko po prostu nie wiem dlaczego aparat się rozłączył, ale wszystko się nagrywa. Tak, wracając do tematu, pamiętajcie o tym, że jeżeli ktoś chce się z dzineczkiem, to nie znaczy, że jest alkoholikiem, wszystko jest dla ludzi, każdy odpowiada za siebie i w sumie tyle, jeżeli o to chodzi. Sylwia, chciałaś coś powiedzieć? Dołączyć do tego, że mózgi są po to, żeby ich używać i że to, że alkohol jest w książce, to nie znaczy, że promuje alkoholizm. Więc przechodząc zgrabnie, co sądzicie o temacie, o wspominaniu alkoholu w książkach, czy to jest takie zło, bo... Dla mnie to jest normalna rzecz, która jest w naszym świecie od już x lat i że to tym bardziej, im bardziej realne są książki, tym lepiej. Nawet jak w fantastyce ktoś pije, no to okej. To nie jest tak, że każdy od razu bohaterów wali trzy flaki w wódę. Tak. Druga sprawa jest też taka, że jeżeli jest wspomniany alkohol czy jakieś zachowanie i nie jest to przedstawiane w sposób toksyczny, to uważam, że no tak wygląda życie, więc no nie możemy idealizować życia też. Ale żeby też nie pokazywać w sposób pochlebny toksycznych kwestii, zwłaszcza, prawda? Oczywiście, jeżeli pokazanie, że picie alkohol na przykład dla niepełnoletnich w książkach dla dzieci, to nie jest dobry pomysł, tak. Ale to chyba było zdanie... Czy też na przykład picie alkoholu i wsiadanie do samochodu i jako coś pozytywnego? Ale no jak nie. Można pokazać, że picie alkoholu tylko dla dorosłych i nie można potem prowadzić i takie różne rzeczy. Dla mnie to jest tak, normalne, przecież dzieci, rodzice dzieci zazwyczaj
mówiłam, że jakieś... I bardzo często jest na przykład tak w książkach, że... Znaczy ja trafiłam na przykład na takie książki, gdzie był poruszony temat, że ktoś spożywał alkohol, wsiadł do samochodu i spowodował wypadek. I później na przykład na końcu książki była informacja na temat tego, że jeżeli ma się problem tam z alkoholem, no to można szukać w tych i w tych miejscach właśnie pomocy. I uważam, że no to jest jakby edukacyjne bardziej. Coś takiego jest super, bardzo często coś takiego jest też na przykład jak w książkach, tak, psychicznych, albo było coś takiego o samookaleczaniu, to jest super, też, że wydawnictwa to robią i fajne jest to, że coraz więcej wydawnictw daje, bo na przykład kiedyś było tak, ja pamiętam, że była taka, że tam były po prostu dane do kontaktu zagranicznych i to było bez sensu, no bo nikt z Polski nie zadzwonił do Ameryki, żeby powiedzieć, że się źle czuje, a teraz już to wszystko jest tłumaczone, tak, i są dawane poprawne informacje, więc to jest super. I też wydaje mi się, że coraz więcej książek pokazuje też młodym ludziom i z takim dojrzałym też, że po prostu niektóre ich przyzwyczajenia i zachowania są normalne dla ludzi, że dokładnie, to nie jest coś, że coś z tobą jest nie tak, tylko dużo osób mierzy się z tym problemem, a i że albo może, jeżeli sobie z tym nie radzi, może poprosić kogoś o pomoc i to nie jest wstydliwe. W ogóle podoba mi się, że teraz jest takie przeświadczenie dla społeczeństwa, że na przykład chodzenie do psychologa nie jest złe. Dużo osób coraz częściej mówi, również celebrytów, tak, że chodzą do psychologa, dokładnie, i że nie ma z tym problemu, że to jest normalne. Bo od swego czasu to było bardzo stygmatyzowane, że każda osoba, która mówiła, że chodzi do psychologa, to od razu wszyscy, o, ale jak to? Jesteś. Nie, chory jesteś, nie, ale taki w sposób negatywny, nie, że chory, bo masz problem i się starasz leczyć, tylko w taki, o, jesteś nienormalny, nie? No, właśnie chodzi o to, że po to idziesz do lekarza, żeby znaleźć pomoc, tak? A czasami chodzi się tylko po to nawet, żeby sobie coś uświadomić, żeby się wygadać. O, przepraszam, zawsze. Muzeum wybawiło figury wojskowe i tam były Smith i Johnny Depp. Czyli dwaj najpopularniejsze. Ostatnie nazwiska. Tak. Więc no to jest też dobre, podoba tak, mi się bardzo. Tak. I tak samo patrząc na przykład, jak w książkach jest poruszony temat zdrady, czyli coś, co no wiadomo, no zdarza się, prawda? No. Ostatnio czytałam, że ponad około 4, znaczy wiecie, to są statystyki, więc trzeba to... Amerykańskich naukowców. Tak, trzeba to brać grubymi, wiecie, niczymi szytej w ogóle, że to nie jest do końca prawda, że 60% ludzi w związkach zdradziło. I wiecie, ogólnie na przykład zdrada dla niektórych to może być coś, co koniec związku, a dla niektórych można to naprawić. I jeżeli ktoś życie chce, to zależy od podejścia. I to też jest normalna część życia. Dokładnie. To się zdarza i to też musi nie być można świadomi też o tym mówić, że to tak nie istnieje, prawda? Właśnie jakby, żeby nie wybrać. Pora przejść pomału chyba do pierdółek. Chyba, że chcę. Przejdźmy do pierdółek, bo to takie ciężkie tematy, to potem się nie podniesiemy z tego piasku. Tak, jeżeli chodzi o piasek, to nie wiem, czy wiecie, w Łebie, znaczy pewnie wiecie, w Łebie są wydmy i one z roku na rok o parę centymetrów przechodzą właśnie w stronę Łeby i jest obliczone, że za parędziesiąt lat Łeba zostanie wchłonięta przez te wydmy, chyba że coś zostanie tam zrobione. I gdzie będziemy jeździć, Ula? Na majówkę? No to wrzeście to nie Łeba, nie? No ja wiem. Czekaj, jesteśmy w Łebie, czekajcie, teraz kącik geograficzny. Ale my nie jedziemy tak jakbyście... Ale tutaj jest napis Łeba. Nie ma jeziora. Jeziory! Tutaj będzie jestem ziemniaczkiem. Teraz? Cześć. Idziemy w ogóle na taką dziką plażę, bo jest plaża nudysty, fajnie, będziemy z tego korzystać. Będziemy się rozbierali? No jak chcesz, to idź, ja tam wiesz. Będziemy kręcili vloga z rozbieranego. I na ten YouTube. No, ale ogólnie plan jest taki, że sobie pójdziemy właśnie na... To reakcja była na to, słuchajcie, bo wy nie wiecie. To była reakcja. I tutaj się dzieją dzikie rzeczy, będziemy teraz jechali po piasku. Czy ja się już mogę rozebrać? Czy to jest ta plaża? Ale chyba tu parkingi robią, bo sobie było tak, czekajcie, bo ja nie... Będą parkingi? Pewnie będą płatne. Pewnie będą kosztowały miliony monet. No jedź panie, no sto... Boże, ludzie! Popatrz, opuszczacie, dziękujemy! Lubię ludzi, którzy puszczają. Zawsze się uśmiecham, ale spuszczam włosy, jak nie mogę wjechać, to wtedy łatwiej dojechać. Czekajcie, to tutaj chyba. Sorry, ale... Zmieścimy się. Wciągnęłam brzuch, zmieścimy się. Czy ty wziąłeś sobie ten leżaczek? Leżaczki, słucham? Leżaczek? Masz? Nie wziąłam leżaczka, bo nikt nie chciał. Ale no tak, kocyki dwa. Mamy kocyki. Mamy, ja wziąłam chipsy, wziąłam czekoladę. Wzięłaś trzy pory? Nie wziąłam, trzy pory miałam.
Chipory. Trzy pory. Ja tak samo. Ja to sobie się wspomniała, to taka animacja. A ten tan 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 tan. Ona tak tymi porami tak ruszała, nie? No. Pokaż, jakie jachty są. Dobra, pokażemy. Czy możemy powiedzieć, że to jest któryś, już pokazywam, czy to jest któryś z naszych jachtów? No chciałabym tak kiedyś powiedzieć. Za hajsy z YouTube'a będziemy kupowali. Za hajsy z YouTube'a to nie wiem, czy będziemy na kapot stać. Dobrze, czy my możemy teraz już skończyć, bo parkujemy i... No bo kar vlog już się skończy, zaraz będzie tak, część taka... vlogowo-morzowa. Ula znowu dostanie aparat do ręki, tylko że zostało mniej już baterii, więc, bo widzę, że są dwie kreseczki, tylko chciałam powiedzieć, że cudownie się... Ładować, co to jakby, nie wzięłam ładowarki, nie sądziłam, że będziemy tyle nagrywali. Nie wzięłaś ładowarki? A jakie masz wejście? Ale to nie jest wejście, bo tu trzeba ładować całą baterię. Ale nie wiem, co to jest za przygotowanie. Ja nie sądziłam, myślałam, że to będą tylko przebitki. Zapomniałam, że przecież jest taka instytucja jak Ula vlogowa. Tak. Dobrze, chciałam podziękować wspaniałym pasażerkom i pani, która kierowała. Kar vlogi, dawajcie łapki w górę, jak chcecie więcej. Tak, chcemy więcej Uli. Kar vlogów, a ja też mogę sobie. Pamiętajcie, czytajcie Pielgrzyma. Tak, czytajcie Pielgrzyma. Jeszcze hasło tego nie padło. Czytajcie. Tak. Ja bardzo lubię nagrywać usasne, więc... Tak, ja też bardzo lubię, jak Ula nagrywa. Dobrze, dziękuję za wspólną podróż, pa! Czemu się żegnamy? Przecież my się nie żegnamy. No dobra, mniejsza z tym. Państwa w ostatnim Majasie, znaczy Majasie, tak. Ostatniej części Nadmorza, tutaj mamy Sylwusię, tam mamy Patusię i teraz idziemy ze śrubki, jesteśmy w porcie, pokażemy wam jak jest ładnie, tu są takie, no, piękna jest pogoda, dokładnie. Tak, jest przepiękna pogoda i bardzo nam smutno, że musimy kończyć już ten długi weekend majowy. Jeszcze Ula tak dodatkowo rozświetla wszystko, jak jest wspaniałą gospodynią. Najlepszą. Boże. O Boże, aż się zarumieniłam. Ula przykrywa nas kocykiem w środku nocy. Ula robi buzi na dobranoc. Ula się tak martwi cały czas. Dobra, że tak powiem, zapraszam części.
jest pięknie, idziemy na... O, jak pięknie słyszycie. Pięknie słyszycie. Ja się kontaktowałam z ptakami. Fion! Ale nie, to wrony powinny być, kruki. O, zobaczcie jak leci pięknie. Ale... No, idziemy na rybki. Jestem ciekawa, czy będzie halibut, bo ja tylko halibuty. Dobrze, może ja wreszcie przejmę kamerę, bo tak to będzie bardziej vlog Uli. Aczkolwiek to będzie zawsze jakieś rozmaicenie. Pewnie teraz idziemy zjeść obiad. Ula już do nas zmierza. Właśnie mówię, że aż mi głupio, że całego vloga ty nagrałaś, a ja nic nie zrobiłam. Nie, no mówiłaś, przecież był vlogkar i w ogóle czy car vlog. Tak, mówiłam. Wolicie vlogkar czy car vlog, bo nie wiemy. I fajnie tu pachnie bardzo rybami. Tak, pachnie rybką i pięknie ptaki śpiewają. Kaja by się ze mną zgodziła. Widziałam, jak ostatnio Kaja właśnie Makowska na swoim Instagramie pisała. Pozdrawiam bardzo. Tak, pozdrawiam. Love you. No i właściwie zaraz skończymy ten wspaniały, krótki, szybki wypad. Zawsze ten czas tak szybko mija nad morzem. Tak. W zeszłym roku też byliśmy 4 dni i właściwie pamiętam, jak przyjechałam i tak po prostu te dni minęły. Ale to jest chyba taki znak, że było fajnie, bo jak jest fajnie, to czas szybciej mija. I chcę wam polecić fajną grę, nazywa się Kraina Snów. To jest gra Sasny i jest super. Tak. Jak ktoś szuka fajnej planszówki, to... Dostałam ją ostatnio na urodziny od moich przyjaciół, których też pozdrawiam, bo pewnie to oglądają. I świetnie się wczoraj bawiliśmy. Kurczę, jak ta gra w nas wciągnęła. Ja jestem z nią beznadziejna, ale... Nie jesteś, nie jesteś. Wczoraj kto wygrał? Bartek wygrał, nie? Tak, no. Bartek wygrał, ale było super. Ja wam chyba pokazywałam na Instagramie i kiedyś na pewno we vlogu wam pokazywałam. Sorry, ale nie wzięłam statywu i ręka mnie już boli. I to jest naprawdę gra, która zawsze może się zmieniać. Muszę kończyć, ponieważ do mnie dzwonią. O, nagrywa się. Dobrze, jesteśmy tutaj wszyscy i chcieliśmy się z wami pożegnać. Dziękujemy wam za... Dajcie pielgrzyma! Za spędzenie z nami czasu i mamy nadzieję, że ta majówka z nami wam się podobała. Tak! Pa!